I magister Zarzycki, witam Państwa z Kurozłęk. Ja filmuję siebie na tle pałacu i na tle wozu transmisyjnego Radia Kielce, dlatego że tutaj dziennikarze z Radia Kielce nagrywają takie krótkie, 30-parosekundowe wypowiedzi na mieszkańców ziemi świętokrzyskiej, ale nie tylko, które mają być odtworzone po 100 latach. Mają być zdeponowane przez 100 lat, zdaje się gdzieś na Świętym Krzyżu, z tego co ja pamiętam. Więc ja w tej krótkiej wypowiedzi powitałem delegację Staszowa, która wraca właśnie z Marsa, dlatego że ja mniej więcej, no ja czyli magister Zarzycki, po mniej więcej 100 latach umrę, bo ludzie mi zawsze życzą 100 lat na urodziny czy na jakieś tam imieniny, tak mi śpiewają, wobec czego po 100 latach ja już niestety przyniosę się do domu ojca, a wtedy staszowscy samorządowcy i dyrekcja Liceum Wyszyńskiego w Staszowie no wróci pewnie sobie na ziemię, jak się o tym dowiedzą, z radości, a być może, żeby uczcić mój pogrzeb, no, czy ewentualnie złożyć jakieś kwiaty, czy jakieś inne rzeczy. Ja prosiłem o to, żeby w czasie mojego pogrzebu nie składać w zasadzie kwiatów, tylko jakieś wieszać kutasy tam wokół grobu. Wobec czego po prostu oni wrócą wtedy na ziemię, tak myślę, i ja postanowiłem ich po prostu powitać. Więc tam ich witam w tych paru słowach. Życzę im wszystkiego najlepszego w tym nowym, drugim życiu na ziemi, ponownym. Oni, proszę Państwa, będą żyli dłużej niż 100 lat, dlatego że jak się szybko podróżuje, a podróż na Marsa jest bardzo szybka, to czas mija wolniej, zgodnie z teorią Einsteina. Także oni będą jeszcze pełni siły i wigoru, więc jeszcze sobie ładnych parę dziesiąt, być może nawet lat na ziemi pożyją. A myślę, że Staszowi mi się spodoba, dlatego że ja zrobię tutaj z moimi przyjaciółmi, że tak powiem, parę zmian. Nie będziemy na przykład kaleczyć niższych drzew, tak jak oni niszczyli w czasie swoich rządów. Oraz przewrócimy tą świetlicę Hades, którą oni zlikwidowali. No, tam jeszcze wiele więcej zrobimy, ale w ciągu tam 30 paru sekund, które miałem na nagranie, więcej się nie dało powiedzieć, wobec czego tylko tyle powiedziałem. No, ja to powiedziałem, a Państwu o tym mówię, że ja to powiedziałem, bo za 100 lat no, my już nie będziemy żyli, a ci, którzy na Marsa polecą, to jeszcze tak, dlatego że, tak jak Państwu mówiłem, żyje się w takich podróżach kosmicznych troszkę dłużej. No, pożegnam się z Państwem, muszę tą maszynerię wyłączyć, co nie jest takie łatwe. Zobaczcie Państwo, jak wygląda ładnie pałac, tutaj pałac i ten wóz transmisyjny Radia Kielce. Ja być może sobie kupię kiedyś taki wózek, ale raczej telewizyjny, bo ja bardziej w stronę telewizji grawituję. No, nie magister Zarzycki, żegna się z Państwem.